sposób dotrzeć, nie do klubów, tak, bo kluby sobie radzą i wiemy, że sobie radzą świetnie, ale do tych mieszkańców, którzy właśnie są w domach, nie bardzo mają zrobić coś z tym swoim nadmiarem czasu, w jaki sposób do nich dotrzeć. To właśnie jak akorzenka miałam taki jakiś plakat na klatce schodowej, znaczy na przywejściu. Tak. Fajna jest ta gazetka, która ta elbląska ten, no, jest na 3 miesiące, tylko żeby ona dotarła. Tak, super, tak, super, ona super, jest super, super, super. Ale przepraszam, wszędzie nie ma takiego. No, taka fajna ale jedna, ja ją chyba 12 lutego koleżanka mi daje właśnie, masz gazetkę, no ja czytam. Co, jaka? Grunwaldzka. No to w ogóle ani jednej w życiu nie dostałam. Do każdego mieszkańca. Tak, bez, ale przecież można to nie ma, to w ogóle nie ma, nie było. No to ja nie wiem, jak to się stało. No firma też nigdy nie dostałam. Choćby nawet w Biedronce, nawet jak już tego to w Biedronce. W urzędzie miejskim wykładano, można do spłatki. Ale to jest kiedy przychodzą? Ja trzeba przejść. Pewnie. Tak, ale trzeba wiedzieć kiedy, o której, bo w przykładowo jest to gazeta tygodniowa. Nie ma, ale też trzeba bardzo jasno wyznaczyć, że jest bezpłatna, że to nie jest interes, ale że ona jest bezpłatna.